właściwie po obejrzeniu tego filmu, to chciałbym przede wszystkim pomilczeć, ale z drugiej strony chcę się krzyczeć, nie tylko z powodu zbrodni niemieckich, ale również z powodu, jak te zbrodnie od wielu lat są przedstawiane, jak są zakłamywane. Dlaczego to jest tak długo czynione? A przecież jak udowadniają Państwo w tym filmie, tak bardzo pieczołowicie, z takim wielkim nakładem zrobionym, dowiadujemy się, że byli ludzie, że są ludzie, którzy usiłowali pisać o tych sprawach, że mamy tutaj liczne cytaty, nazwiska, daty. To nie tak. To nie tak, jak się wydaje teraz, że to nie było wiadome. Ktoś jednak próbował. I teraz mamy tutaj Państwa, Panią Elżbietę i Pana Wacława, którzy nam dostarczyli coś w rodzaju podręcznika, wskazówki. To jest takie ABC. To jest dopiero coś, co trzeba zapamiętać, żeby rozumieć fakty, o których mówią filmy fabularne, o których się mówi, o które się rozwija. A tutaj okazuje się, że te fakty są jednak nieznane. Mało, że nieznane. Są okłamywane, są przekręcane. Dlatego jest wielka zasługa Państwa, że Państwo tak znakomicie są. Można powiedzieć, jak to się dzieje, że dwoje robi coś, co właściwie wydawało się, powinny robić instytuty, uczelnie, wydziały, tysiące historyków, tysiące, chyba jest tak jak z artystami. Śpiewa wielu, ale słucha się tylko kilku. I tu jest też przykład tego, że jednak to wszystko jest jeszcze do powiedzenia. Więc ja myślę, że bardzo Państwu, nie chcę się tutaj rozgadywać, ale jesteśmy jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich naprawdę głęboko Państwu wdzięczni za tak liczne przybycie na otwarcie tych naszych imprez, które od kilku lat tu usiłujemy robić właśnie po to, żeby przedstawiać takie ważne rzeczy. Państwu strasznie, bardzo, naprawdę gorąco, serdecznie, no nie wiem, dziękuję za... A Państwa zachęcam do zadawania pytań. Zanim Państwo będziecie chcieli może zadawać pytania, to powiem o niestety takim wątku bardzo smutnym, który się wydarzył, związanym z naszym filmem przed samym wylotem. Dosłownie, jak byłem spakowany, jechałem po żonę samochodem i zapukał listonosz i wręczył mi list. Dlaczego mi wręczył ten list? Dlatego, że w marcu, w momencie pracy końcowej montażu nad tym filmem zgłosiliśmy do dyrektora Dariusza Gabrera, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dwa zgłoszenia. Dlatego, że materiał zebrany oraz żyjący świadkowie, no dla mnie przynajmniej, może nie wiem, coś jest nie w porządku, ze mną są oczywistymi, wystarczającymi dowodami na popełnienie dwóch zbrodni, to znaczy jedna zbrodnia i to jest zgłoszenie w naszym imieniu z dnia 21 marca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości w związku z artykułem 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej, bla bla bla, nie będę wszystkiego czytał, wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania, uznanie i tutaj w punktach wyszczególniamy. Uznanie, że zbrodnia popełniona 10 lipca w Jedwabnym była zbrodnią przeciwko ludzkości i zbrodnią na narodzie polskim, w tym ludności pochodzenia żydowskiego, dokonano dla zniszczenia państwowości,
etc. Uznanie, że zbrodnia była zbrodnią w sensie sprawczym inicjowaną, organizowaną, kierowaną i dokonywaną przez okupacyjne niemieckie formacje wojskowe, polityczne, porządkowe i niemieckie siły bezpieczeństwa. Nie będę Państwa zanudzał całą treścią pisma. Drugie zgłoszenie to jest jedno o popełnieniu przestępstwa przez Niemców po prostu, bo przecież naziści też byli Niemcami, to nie byli Marsjami. I drugi jest z tego samego dnia nasze zgłoszenie do tego samego dyrektora ścigania Komisji Zbrodni przeciwko, przepraszam, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jana Tomasza Grossa, urodzonego w Warszawie, przeciwko, o, to jest... To jest o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z artykułem 55 ustawy z dnia znowu 18.98 roku o Instytucie Pamięci. To jest możliwego uporczywego, publicznego i możliwie wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim na niektórych terenach Polski, a w szczególności zbrodni popełnionej 10 lipca w Jedwabnem, która to zbrodnia jest zbrodnią przeciwko ludzkości i zbrodnią na narodzie polskim, w tym ludności pochodzenia żydowskiego, w sensie sprawczym, zainicjowaną, kierowaną, etc., etc. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przychodzi odpowiedź na to listem poleconym, podpisana przez prokuratora Janusza Romańczuka, naczelnika oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Pismo wysłane, podpisane w Białymstoku 8 kwietnia 2016 roku, jest niedługie, zacytuję go całkowicie. W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca przekazane według właściwości do tutejszej oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że na zasadzie paragrafu 114 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 roku regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych, tutaj powołuje się na Dziennik Ustaw 2014 roku, pozycja 1218, pozostawiono ją bez rozpoznania. Podniesione w nim okoliczności nie uzasadniają bowiem podjęcia na nowo umorzonego postępowania dotyczącego zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskich popełnionych w dniu 10 lipca w Jedwabnem. Proszę Państwa, jestem za, nie mówiłem. A gdzie on studia kończył? Może w Moskwie? No nie, no ale proszę Państwa, to nie są żarty, dlatego no tak, że w każdym państwie prawa, jeżeli zgłasza się przestępstwo i ma się tyle dowodów, o których wszyscy wiedzą, no to dlaczego tak pismo dochodzi? Bo jest po Akademii Personalowej. Dziękuję. Oprócz dowodów, oprócz tego dodaliśmy do tych dwóch świadków, bardzo przepraszamy, że ciężko było słyszeć pana Boczkowskiego, jak rozmawialiśmy z nim, a tutaj w Warszawie, on był bardzo ciężko chory. To jest człowiek jeszcze starszy od pani Milczewskiej. Wiemy, już nie zdążyliśmy zrobić napisu, zrobimy. To są dwaj świadkowie, którzy wtedy tam żyli i mieszkali. W Warszawie jest dwóch jeszcze. O, to jeszcze jeszcze dwie osoby. Dokładnie. Chodzi o to, że to są ludzie, którzy to widzieli. To widzieli, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, co Wieronima opowiadała. Myśmy o tym wcześniej nie słyszeli i nawet podejrzewaliśmy, że Czeska, no, miała raptem 8 lat wtedy, że może te straszne wydarzenia, te obrazy jej się zupełnie zmieszały w głowie, może to są jej jakieś wymysły. Ale ponieważ opowiadała nam również o innych sprawach, to kobieta dokładnie wie, co mówi. I ona mówi, że kłamać nie będzie, w sprawie na przykład tam ilości ludzi, ale co widziała, o tym mówi. Czy pamiętacie Państwo, co ona powiedziała, że przychodziła na drugi dzień i na trzeci i widziała ludzi, którzy byli przyciśnięci warstwą tych do góry i oni jeszcze żyli. Czy Państwo gdziekolwiek o tym słyszeli? No. Więc ona to widziała na własne oczy. I z kolei pan Boczkowski widział dokładnie cały ten marsz śmierci. Słyszał przedziwne trzaski, o których mówi. No mówi, on miał wtedy 13 lat, z kolegą tam byli. No trzaski słyszeli, no jakie trzaski, prawda? Tak samo Hieronima mówi o tym, mówi, była przerażona, mówi, wodą ich polewają. Ona myśli, że to woda. Oni strzelali benzyną, którą podpalali i poszło to wszystko z dymem. Jeżeli... Czekaj, jeszcze tylko jedno, że chcę powiedzieć. Oczywiście najważniejsi są nasi świadkowie, ci ludzie, którzy to wszystko widzieli.
Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak dotarliśmy do tych dwóch książek, te fakty się pokrywają. To są ludzie, którzy tam mieszkali. To są Polacy pochodzenia żydowskiego. Oni wcale nie mówią bardzo przyjaźnie na temat Polaków. Wręcz słyszeliście, przebierali się za H i walczyli za miarę i tak dalej. Oni mówią dokładnie to samo. Oni mówią dokładnie to samo, co się stało. Niemcy spalili Żydów w stodole, podpalili, zamordowali, jak to chciał uciekać, kula w łeb, serio. Jeden i drugi to samo mówi. Jeden i drugi człowiek. Nie wiem, czy Państwo zwrócicie uwagę na ten, jak mówię, dwie trzecie rzeczy, do których dotarliśmy, są niemożliwe do przekazania. Dlatego jestem wstrząśnięty reakcją tutaj prokuratora z IPN-u, że to nie są wystarczające dowody w ogóle do rozpatrzenia. Ale nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na taki slajd, był tam, że ja mówię, że była protokół z ekshumacji, jak zaczęliśmy dochodzić do tych rzeczy, doszliśmy do Muzeum Wojny, do tych fotografii, które pokazujemy, ale są protokoły z ekshumacji, ten protokół profesora Koli, są protokoły z odkopania zwłok i tam jest powiedziane, kto, jak, w jaki sposób zginął. Tam jest powiedziane dokładnie, ile łusek znaleziono, jakie łuski znaleziono. I ja oczywiście doszedłem do tych materiałów i poprosiłem IPN chociaż tylko o to, żebym mógł ten protokół przekazania tych dowodów rzeczowych z wyszczególnieniem upowszechnić. Zabroniono mi tego. Mało tego, jak poprosiłem o możliwość dotarcia do szczegółowych protokołów z ekshumacji, w tym profesora Kolby, archeologa, odmówiono mi tego, to są utajnione rzeczy. Pytam się dlaczego, jeżeli śledztwo jest z jednej strony rzekomo umorzone, jeżeli z drugiej strony nie widzi się powodu do i pozostawiono bez rozpoznania, to dlaczego utajnia się te dokumenty? W mojej ocenie wystarczająca jest ilość materiałów w tej chwili posiadanych od wielu lat na to, żeby powiedzieć prawdę. Będziemy do tego dążyć oczywiście. Jeżeli ktoś ma z Państwa pytania, bardzo proszę. Przepraszam, będzie pisana trahistoria Polski Nowej, no nie? Dlaczego tam nie utkasz tej naszej prawdy? Pani premier powiedziała obecnie, że będzie lekcja historii pisana. Trzeba to wymagać od nich tego. Bo to, ale, no tak, ale to prokurator napisał, ale trzeba do Dudy się zwrócić, do naszego prezydenta. Powiedział, że wartość historyczna jest ważna, narodowa. Jeżeli, przepraszam, ja panu odpowiem tak. Zwracaliśmy się, bo to jest 2,5 roku pracy, dosyć dużo pieniędzy, to jak się państwo orientujecie, podróże i badania, etc. Oczywiście nie mówię tego, żeby komu sobie wypominać, bo robimy to dla Polski i robimy to dla siebie również. No, jesteśmy wszyscy Polakami. Mówię tylko, że zgłosiliśmy się 3 razy przy końcu już, żeśmy się nie wyrabiali finansowo, nieładnie mówiąc, o pomoc, nie jakoś tam zwrot kosztów do organizacji oficjalnych. I Kongres Polonii Amerykańskiej, zgłosiliśmy się o pomoc dofinansowaniu częściowo jakichś tam podróży, zgłosiliśmy się do Kongresu Polonii Kanadyjskiej, no wszyscy nas wyśmiali po prostu, albo nie odpowiedzieli na to. Także odpowiada pan na to, no widzi pan, no ile może dwoje ludzi zrobić. Ja w tej chwili, co ja chcę zrobić, chciałbym zrobić, tu właśnie apeluję, bo tak jak żona powiedziała, nie jest tak, że ludzie nie mogą nic zrobić. Kwestia, wydaje mi się, niemocy jest tylko kwestią tutaj. Jak sobie coś postanowimy, to wszyscy możemy wszystko zrobić. Udowodniliśmy to ostatnio, prawda, tym, co się dzieje zmianami w Polsce. Ale do czego mówię? 3 rzeczy, które chcę zrobić, które dopóki jest to świeży temat, gorący, to znaczy po pierwsze, bardzo chciałbym wziąć i wepchnąć to do telewizji publicznej. Oczywiście trzeba to poczuć na 2 części. Dziękuję, ja też tak chcę, tylko jak to zrobić? Zaraz odpowiem. Republika albo... Druga rzecz, którą chcę zrobić, mam do tego, tak jak mówię, to wszystko
jest gorące jeszcze na komputerze, to znaczy ja chcę zrobić wersję angielską i zrobić to, żeby sprzedawać to, no sprzedawać, rozprowadzać. Oraz to, co się mnie nas ludzie pytali w amerykańskiej Częstochowie po premierze, podchodzili ludzie, gdzie można dostać to, bo ja chcę do polskich szkół, ja chcę do amerykańskich szkół. No to jest już ten etap, którego my sami nie zrobimy, bo ja... Super dyplomatyczny, musicie ten film. Bo trzeba by zrobić przemysłową produkcję dysku, trzeba tak samo... No, my mieszkamy na Zachodzie 30 lat, ale mamy akcent, prawda? To musi zrobić lektor angielskojęzyczny. Oraz co ja chcę jeszcze zrobić, to może mi się uda znaleźć wydawnictwo. Tak jak powiedziałem, ja chcę spisać te wiadomości, osobiste wiadomości o Einsatz Kommando, bo ja nie jestem w stanie... To powinno zostać w formie książkowej, no ale jak to zrobić, nie wiem. Proszę, prosimy o pytania, wykorzystamy w ten sposób lepiej obecność Państwa. Bardzo zaskoczyła jedna rzecz, że ten Schaper pod nazwiskiem polskim mieszkał w Niemczech. I to mi się układa bardzo, identyfikuje mnie jego właśnie jako tego, który był w Jedwabnem. Bo tego dnia rano, kiedy się zaczął tam taki ruch, jedna mieszkanka Jedwabnego, mieszkająca na Przestrzelskiej ulicy, poszła na rynek, żeby odebrać z kościoła kolegę tej pani Hieronimy. Rzeczywiście wtedy w kościele były tak zwane nauczki, jak to się tam miejscowo mówi. To była nauka katechizmu, ponieważ z czasów bolszewickich tam nie wolno było takich rzeczy. I poszła po to, żeby odebrać swojego siostrzeńca. I jak zobaczyła, że się drzwi kościoła otworzyły i dzieci wybiegły, no to poszła i odebrała. Ale do czego innego zmierzam. Jak ona przyszła na rynek i zobaczyła, że tam nie ma, że nic się nie dzieje, to znaczy jest duży taki ambaras, to Żydów sprowadzają na rynek, poszła do apteki, gdzie pracowała jej koleżanka. I tam było jeszcze kilka innych osób w tym wieku, tam 20 parę lat. I no, wymieniają między sobą informacje, co się dzieje, co to będzie, co to, bo nikt nic nie wiedział. No i w pewnym momencie patrzą, że przez oszklone drzwi, że nadchodzi oficer niemiecki prosto do apteki, więc się przestraszyły, że może będzie chciał je wygarnąć. Więc ustawiły się w kolejce, żeby oni by jako kupujące. Ten Niemiec wszedł i co powiedział? Powiedział w języku polskim, powiedział do magistra, że on potrzebuje, proszę go ból głowy, bo jego dzisiaj od rana boli głowa. No i potem tak dostał proszek, dostał wodę do popicia, no i tak jeszcze powiedział w tej rozmowie, że no bo on dzisiaj przyjechał pacyfikować Żydów, chociaż nie za bardzo to lubi, że to jest taka niewdzięczna praca. I no właśnie to chciałem powiedzieć, że właśnie, czyli on był chyba właśnie albo pochodzenia polskiego, albo nie polskiego, to może pewnie niemieckiego, ale spędził lata jakieś w Polsce, pewnie się uczył w szkole i znał polski język, ale będąc no, tą piątą kolumną, że tak powiem, to się od razu tam zamustrował do tego. Ja bym chciał zapytać kontekst, jeśli chodzi o tych panów. Proszę. Więc może ja podam mikrofon, ponieważ zwykle jest tak, że trzeba, wszyscy usłyszeli pytania. Podejdę, także proszę bardzo, proszę się zgłaszać. Ktoś to... O, może zacznijmy od pani. Ewa, ja chciałam powiedzieć,
bardzo dużo na temat Żydów i zadawaniu kłam przez pana Grosza poświęcił profesor Jerzy Robert Nowak i też pani doktor Ewa Kurek. Bardzo dużo na ten temat właśnie mówią. I również ostatnio, co jest bardzo polemiczne, opozycja bardzo krytykuje, Radio Maria i Telewizja Trwam właśnie zbierają również świadectwa ludzi, którzy uratowali Żydów i przez to zginęli, prawda? Najpierw to muzeum, które ostatnio było otwarte właśnie przez pana prezydenta, rodzina Ulmów. Dziękuję. No i tablice będą, tablice są montowane. Mariusz Pilkowski. Mam pytanie nie tyle do twórców, co do pana przedstawiciela zjebawnego. Kto decyduje o treści tych tablic, które w tej chwili ulegają zmianom? Kto decyduje o treści tablic? Dzień dobry, właściwie dobry wieczór państwu, Michał Hajewski. Przyjechałem do państwa z Jedwabnego z tego powodu oczywiście. Z tego powodu, że reprezentuję to społeczeństwo. W tej chwili jestem burmistrzem, ale byłem też burmistrzem w 2001 roku, nie w czasie tych obchodów 70. rocznicy, tylko w 4 miesiące później, kiedy wybrano mnie na miejsce burmistrza Godlewskiego, który to całą hucpę wywołał. Tak, zmianę zrobił. Jego rada odwołała. On sądził, że jak złoży rezygnację, to rada go nie odwoła, bo czuł się dość mocno politycznie zabezpieczony. Rada go odwołała, ja zostałem wybrany. To trwało 3 miesiące te wybory. To był dość skomplikowany proces, ale nie chciałbym się nad tym rozwodzić, przejdę od razu może, chociaż w trakcie pewnie rozmowy wyjdą jeszcze te inne tematy. Proszę państwa, cała ta sprawa miała podłoże takie, że chodziło o ukrycie sporych przekrętów finansowych, które działy się przez wiele lat w naszym samorządzie. I ten pan, który wyjechał do Stanów i nie musiał wracać do Polski, żeby otrzymać wizę pobytową i na stałe mieszka w tej chwili w Stanach. Ale ten temat tylko tak. Dla tych, którzy chcą się zainteresować tematem, to możecie sobie pewne rzeczy poszukać. Proszę pana, oczywiście o tekście tej tablicy decydowano prawdopodobnie na poziomie PN-u i środowisk żydowskich, bo nikt społeczeństwa Jedwabnego o to nie pytał. Druga sprawa. Pan przewoźnik, który był przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Świętej Pamięci, pan Andrzej Przewoźnik, wiemy wszyscy z Smoleńsk, niestety wprowadził w błąd, a właściwie oszukał, bo wystąpił do Rady Miejskiej w Jedwabnem w 2001 roku na wiosnę, wystąpił z taką propozycją, żeby wyraziła zgodę na budowę pomnika żydowskiego. I wtedy decydowały się, zdaje się, być może na ten temat zapadały jakieś decyzje, natomiast obiecał, że jeżeli Rada wyrazi zgodę na ten pomnik, powstanie pomnik Sybiraka, pod którym to pan Wacław, państwo kręciliście zdjęcia. Widzieliście państwo ta alegoria torów, prawda, i nazwy miejscowości. Ten pomnik zresztą to jest kolejna historia. Był budowany bez pozwolenia. Tak, kiedy został oddany do użytku, odsłonięty i poświęcony 3 maja 2003 roku, dopiero otrzymałem wtedy pozwolenia na jego budowę. Także to jest następna ciekawostka. Tam cały czas są ciekawe sprawy. Proszę państwa, więc kiedy pan przewoźnik niejako uprosił radę, właściwie ja powiem więcej, jednym głosem jednego radnego za budową pomnika przy 17 głosach wstrzymujących się. To niestety świadczy o nas wszystkich, również o społeczeństwie Jedwabnego, ale chyba nas wszystkich nie najlepiej doświadczył, że wstrzymaliśmy się w tak ważnej sprawie zagłosować przeciwko temu pomnikowi. Nikt w Jedwabnym nie był przeciwko pomnikowi z tym błędnym napisem 1600 zamordowanych obywateli żydowskich.
Nikt tego nie kwestionował, chociaż to był błędnie, bo tam z takich pobieżnych ocen to jest kolejna sprawa, gdzie IPN Białostocki ukrywa poważne fakty. Ja to mówię całkiem otwarcie, licząc się z konsekwencjami. Bo przecież ocena wielkości grobu, tej mogiły, w której jak się ocenia